Pytanie zada pan poseł Andrzej Walkowiak. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Podczas dzisiejszego exposé przekazał pan informację, dobrą nowinę z pogranicza cudu. Otóż powiedział pan, że drogi ekspresowe w Polsce nie tylko będą budowane w terminie, ale nastąpi przyspieszenie budowy tychże dróg, szczególnie tych, które łączyć będą miasta gospodarzy turnieju Euro 2012. Jak się ma ta zapowiedź do wypowiedzi pana posła Jarmuziewicza, który powiedział, że droga ekspresowa S5 nie będzie oddana w terminie, że jej budowa będzie znacznie opóźniona? Dziękuję. Pan poseł Andrzej Walkowiak. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze. Otrzymałem z kancelarii premiera zapewnienie, że ta droga dalej pozostaje priorytetem, bo ona oczywiście jest kluczową drogą w kontekście powodzenia realizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy 2012. Tymczasem, jak się okazuje, po roku rząd doszedł do wniosku, że to ta droga nie będzie budowana w ramach priorytetu, jest przeniesiona do kategorii dróg prawdopodobnych. Pan poseł Andrzej Walkowiak. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, mam pytanie do ministra infrastruktury. Czy prawdą jest dzisiejsza informacja, skoro mówimy o inwestycjach drogowych w Kujawsko-Pomorskim, że rząd wycofał się, czy chce się wycofać z budowy drogi ekspresowej S5, budowy w ramach priorytetów? Dziękuję bardzo. Poseł Andrzej Walkowiak. Co robili wczoraj drogowcy z Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad pod Kowalewem? To jest publikacja z 8 lipca i pada odpowiedź. Szukali pod Szubinem kumaka nizinnego. Bez poprawionego raportu środowiskowego nie mogą rozpocząć budowy trasy S5. Czyli do czego to dochodzi? To są normalne, za przeproszeniem, jaja. No, urzędnicy najwyższej rangi wychodzą do lasu w poszukiwaniu żaby. Skąd to opóźnienie? Dlaczego 2,5 roku trzeba było czekać na decyzję środowiskową? Dlaczego powstają obwodnice Poznania i Wrocławia, a nie powstaje obwodnica Bydgoszczy? Dziękuję bardzo. Pytanie zadawać będzie poseł Andrzej Walkowiak. Polska jest najważniejsza. Szanowny panie ministrze, pytanie pierwsze. Kilkanaście tygodni temu spotkał się pan z parlamentarzystami z województwa kujawsko-pomorskiego i powiedział pan, że winny opóźnieniu budowy tej drogi ekspresowej na odcinku kujawsko-pomorskim jest były prezydent Bydgoszczy Konstanty Dąbrowicz, wymienił pan go z imienia i z nazwiska, a także inny ważny polityk. Wszyscy wiemy, że chodziło o pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ja chciałbym, żeby pan powtórzył to dziś tutaj na sali plenarnej. Czy to są faktyczne powody opóźnienia budowy tejże trasy? I jak w ogóle można dojść do czegoś takiego, że inni politycy z różnych szczebli, z różnych stron poprzez swoje naciski mogą doprowadzić do tak negatywnych skutków w przebiegu inwestycji? Poprosiłem Najwyższą Izbę Kontroli, aby dokonała kontroli w Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do łamania prawa doszło niestety na najwyższych szczeblach ministerialnych.